po melodii prezentuje Mama Lama. Ta Dorotka, ta Malusia, ta Malusia tańcowała. Ta Malusia, ta Malusia. Pozwól rozwijać się wyobraźni twojego dziecka. Tylko dobra muzyka w aplikacji po melodii. Pobierz i wypróbuj za darmo. Wyjeżdżam, omijam jeden samochód i wjeżdżam w drugi. Nice. Mój mózg nie jest aż taki szybki i nie przetwarza tak danych, jak mi się wydaje, że powinien przetwarzać. Nie, może jednak może nie w ciąży. Popłynęłam i już nie wiadomo co. I już nie wróciłaś. Nie, nigdy. Nie wróciłaś. Nigdy. Naprawdę ktoś z nas wysysa inteligencję. Jestem głupia, czy po prostu karmię? Dzisiaj rozmawiamy o tym ciężkim okresie życia, jakim jest ciąża i karmienie, ale nie o ciąży i karmieniu, tylko o tym, co się dzieje w naszej głowie. I ja mam takie odkrycie, że moja głowa nie funkcjonuje tak wydajnie, bardzo lekko o tym mówiąc i niedosadnie, jak wtedy, kiedy nie karmię albo nie jestem w ciąży. Ola. Powiedz, co ty myślisz na ten temat? Czy masz też takie przeczucie, odczucie, że ja coś mam jest nie tak? Oczywiście, że mam takie odczucie. Pierwszy fakt. Nigdy nie miałam żadnej stłuczki, a jeżdżę samochodem już jakiś czas. Zaszłam w ciążę i w przeciągu 2 miesięcy miałam 2 stłuczki. I to takie po prostu takie, jakby właśnie mój mózg przestał logicznie myśleć. Także okej, muszę wyjechać, tu jest samochód i tu jest samochód, muszę wycofać i po prostu wjechać na ulicę i po prostu pojechać dalej. Więc co ja robię? Wyjeżdżam, omijam jeden samochód i wjeżdżam w drugi. Wiesz, że ja nie znałam tego faktu z twojego życia. Dobra. Ja mam dokładnie taki sam. O, ale co, to mieszkając wtedy... Mieszkając w Poznaniu, ja zrobiłam coś takiego. Jestem w ciąży. I zawsze cofałam i wyjeżdżałam i zrobiłam tak. Myślę, co jest? Przecież tam nie powinno być żadnego samochodu, bo nawet się nie obejrzałam. Ale to jest tak debilne, ja naprawdę tak co, nie? Się nie jakby zachowuję. Twój mózg się wyłączył. I jeszcze zrobiłam to z tą ręką, nie? Nice. Good job. A druga stłuczka moja wyglądała tak, że wjechałam w uliczkę i mam na tyle szeroki samochód, że nie byłam w stanie jakby ominąć kogoś, kto tam na awaryjnych sobie czekał na kogoś. Więc ja stoję i tak jakby, co ja mam teraz zrobić? I on mi daje sygnał, że on będzie wycofywał pewnie tak, żeby gdzieś pojechać albo się wcisnąć i coś. Ja mówię, o, dam mu, zrobię mu więcej miejsca i jadę do tyłu. I tam jest taksówkarz, który już dzwoni, nie, ale już za niego wjechałam. I to jest właśnie, chodzi o to, że ja oprócz tej jednej swojej nie miałam żadnej innej, a są tak ciężkie te przypadki, tak, że wiadomo, że coś musiało pójść nie tak, że to nie jest mój normalny dokładnie, więc moim zdaniem to nie jest moja wina. Absolutnie powinnam nawet na tych papierach wypowiedzieć, tak, to ja wjechałam w ten samochód, ale to nie zaznaczam, jest moja wina. Jestem w ciąży, karmię. Dokładnie. Ja miałam jeszcze 3. stłuczkę ostatnio. Bo karmisz. Bo karmię. Bo karmię, ale też podejmuję nieracjonalne decyzje. Ostatnio jakby chciałam się włączyć szybko do ruchu i włączałam się w dwupasmówkę. I na tym moim pasie było dużo miejsca, na tym trochę dalej było już mniej miejsca, ale to oczywiście, że zdążę, plus jest zielony, więc ja szybko chcę się włączyć, przyjechać na zielonym, wszystko naraz. I oczywiście włączam światło ręczny, coś tam zakładam, pas, żeby szybko zjechać i od razu zjeżdżam, ale nie dopięłam tego pasa, więc on się cofa i ja potrzebuję zrobić ruch kierownicą, jakby wiecie, skręcić, żeby wrócić, bo ja mam duży samochód, żeby wrócić na mój pas i pas mnie blokuje i ja wjeżdżę właśnie na ten drugi ten i właśnie ktoś mnie szusnął po moim tym. O czym jest ten odcinek? O tym, ile miałaś stłuczek. Nie, no więc to jest jeden fakt. Mój mózg nie jest aż taki szybki i nie przetwarza tak danych, jak mi się wydaje, że powinien przetwarzać. Drugi, ja powiem. Mów. Drugi jest taki, że ten chomik, co tam jest normalnie w tym kółeczku, on nie może dobiec. On się biega, ale bardzo wolno. Kiedy ludzie do mnie coś mówią jakoś szybciej, bądź bardziej w takie, nie są to proste komendy, to nie zawsze, ale bardzo często nie zdążam tego przetwarzać. W sensie oni mówią
Ja widzę, że mówią, widzę, że na poziomie takim podstawowym potrzeba szybkiej reakcji, więc moja mówisz, twarz... No nie tak, wiem. Tak, no a ty jak myślisz? To jest w ogóle mój myk na pytanie dzieci. Jak pyta Antek o coś, na co nie chcę mu odpowiadać, albo nie mam ochoty, albo pyta kolejny raz, to pytam, a jak myślisz? A jak ty myślisz? I wtedy, więc ja właśnie, a jak ty myślisz? A jaka byłaby twoja sugestia? Bo ja nie mam pojęcia, co ty do mnie powiedziałeś. Ja tego nie przetworzyłam jeszcze. I ja czuję, że ja tam dochodzę, ale jeszcze potrzebuję ze 3-4 minuty. Tak, dokładnie. Ja mam to samo. Ja uważam się za w miarę inteligentną osobę. Wyciągając średnią, to jestem moim zdaniem tak, wiecie, jak jest takie na przykład przestrzeń, tak, to jest średnia i tak, to jestem tak, tak tu. Tak 90 centyl. Nie, że tu, nie, że tu. 80 tak. centyl. Ale po prostu jak ja mam coś, złożyć jakieś zdanie w całość, w ogóle wypowiedzieć, żeby to miało wstęp, rozwinięcie, zakończenie, dykcja, mądre słówka, przemyślunek jakiś, po prostu ja się gubię sama ze swoimi myślami. Ja nagle myślę o tym, że aha, i teraz... I ja myślę, że to jest trzecia rzecz, czyli nie tylko nie przetwarzasz, ale gubisz wątek. Tak. Ja na przykład... jestem w stanie rozpocząć. Ja w ogóle jestem w stanie rozpocząć i nie wiedzieć, gdzie skończę, ponieważ dygresja do dygresji zaprowadziła mnie na szeroki przestwór oceanu i już teraz eksplorujesz dalsze ale przestrzenie. To, co się dzieje w ciąży albo jak karmię piersią, to jest już po prostu... To ja przepraszam. Przepraszam teraz wszystkich. Tak. Kierowców. Wszystkich, z którymi rozmawiałam, gdzie zaczęłam, ale popłynęłam i już nie wiadomo co. I już nie wróciłaś. Nie, nigdy. Nie wróciłaś. Nigdy. No, dlatego jakby wydaje mi się, że to są tylko nasze anegdotki, ale jest to ważna cegiełka wśród badań naukowych, czy rzeczywiście karmienie piersią robi dziurę w mózgu. Ja myślę, że to jest odcinek dla mężczyzn, bo kobiety prawdopodobnie potwierdzą, no co, no, przybijemy sobie piątkę i powiemy, ja też tak mam, a ja przez to w ogóle zapomniałam kluczy, a mój dom się spalił przez to, no i tyle sobie pogadamy. Natomiast ja myślę, że musimy z tą informacją dotrzeć do mężczyzn, szczególnie w przypadku kobiet, które pracują na przykład. Albo na przykład były w połowie na macierzyńskim, a potem wróciły do pracy. Albo na przykład są w ciąży, ale nie poszły na L4. Że no, to naprawdę nie jesteśmy wtedy my. W sensie naprawdę ktoś z nas wysysa inteligencję. Dziura w mózgu jest tak gigantyczna. To jest do tego stopnia, że jak przeczytałam swoją... Nawet nie pamiętam, czy to była praca magisterska, bo to by było zbyt takie oczywiste. To chyba był jakiś tam artykuł na uczelni, który przeczytałam, bo potrzebowałam go, jak właśnie byłam w okresie albo karmienia, albo ciąży. Czytam i myślę, nie wierzę. To jest ja nie mam takiego zasobu słów. W sensie ja nie rozumiem, co to jest napisane. Więc... Ale... To mija. No ja może. Wiem, bo ty... ja jestem obecnie w dwuletnim ciągu dziury w mózgu. No właśnie, bycie w ciągu jest straszne, ale ja na przykład miałam przerwę pomiędzy karmieniem oraz ciążą kolejną, króciutką, tam niecałe 3 miesiące. Jakby poczułam tą różnicę i teraz jak skończyłam karmić drugie dziecko, też poczułam tą różnicę. To po prostu wraca do ciebie i nagle myślisz sobie... Ja mam mózg. Wow, myślę. Rozumiem, myślę, więc jestem. Rozumiem, przetwarzam, mam takie elokwentne riposty. Ktoś mówi, a ja od razu rozumiem, co on mówi, od razu szukam informacji do jakby... Nie, może jednak może jestem nie w ciąży. A może jestem w ciąży? Może. Nie, raczej nie. W każdym razie taka sytuacja, no. To wraca. Ja wciąż jestem w tym ciągu, ja wciąż po prostu sprzątam mieszkanie, także idę, o kubki, zaniosę sobie do kuchni. O, ale tu jest brudno, o, zabawka, o, muszę ją zanieść gdzieś. I po prostu łażę po chacie bez większego celu. Sprzątanie zajmuje mi 15 godzin. Po prostu nie pamiętam, przychodzę do pokoju, nie pamiętam, po co przyszłam. Po prostu to jest konstans. Więc powiedzcie nam, dziewczyny, czy wy też tak macie? A faceci, jeżeli nam powiecie w komentarzach, że o właśnie, dlatego kobiety nie powinny jeździć samochodem, to wiecie, że się zgadzam, ale my musimy jeździć samochodem, bo tak jest szczególnie świat wtedy, i trzeba zawieźć dzieci z punktu A do B, więc musicie być dla nas wyrozumiali, no, i pomagać nam, i być dla nas uprzejmymi, i po prostu adorować nas mimo tego. A na dzisiaj to tyle, do zobaczenia, wyklikajcie wszystkie przyciski jakie się da i do następnego.